Witajcie w pierwszym odcinku z gry Mafia 2. I po filmie zaczynamy. No fajnie, na początku widzimy film wprowadzający nas do gry. Jak się domyślam, to jest główny bohater. My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day, my father decided it was time to move away. Away from Sicily. Across the ocean. To start a new life. In America. Do Ameryki wpadamy. No i dobrze. Ogólnie cała akcja gry będzie się działa w tym mieście. Sam nie jestem dokładnie pewien, co to za miasto. Ale się dowiemy. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. Empire Bay. Aha, rozumiem, no dobra. No dobrze, niech ten film się teraz skończy. On the other hand. I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American dream was more like a nightmare. Wielki kryzys powojenny. Nie, to jeszcze przed wojną. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't going to do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got a fight. Over time, Joe and I got to be Później go poznam. And since we were both poor and there wasn't much work around, shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! O, kurczę. Stop! Vito, this way! Throw me to bed. Stop! I'm gonna shoot! Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. And put your hands on the... I'm sorry, Vito. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18. And anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? No dobrze, to się naczytaliśmy. Już wiadomo, że trafiamy do wojska na sam początku. To wtedy to był akurat taki czas, kiedy zamiast do więzienia, to się trafiało jakby do wojska. Właśnie na takich... No... Wysyłano, dobra. Już nie będę wchodził w szczegóły. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came and wielu nas nie ma tak naprawdę. We decided to return to fate. No dobrze, to są Włochy. Jesteśmy we Włoszech, tutaj walczymy wraz z ruchem oporu przeciwko Niemcom. O, w końcu gra się zaczyna, dobra. Prawie celujemy. Moim celem jest ten ziom. Zabiję? Zabiję. Tutaj pomagają nam. Ładnie, dobra. Do dyspozycji naszą bronią jest M. Grant.
Kurczę. Chcę broń. Dajcie mi broń. Wyjedzie ze mną, we mnie zaraz serii. A, nie sięgnąłem. To było głupie. Dobra, nie ma co. Jak na razie to ładnie się zaczyna. Ja mam M Grandzika, ten ma tutaj Thompsona. Czysto. Podniosę M. Wow. Nie podniosę. Granatem, tak? Dobra. A skoro to jest granat? Dobra. A najlepsze to to. A, trafiliśmy w granaty. O kurczę. To było ładne. Gdzie jest moja broń? Oddajcie mi broń. Mam tą broń, dobra. Mogę wyjąć mój karabin, mogę zmienić go na to coś. No i tylko tyle co mam broń. To jest automat. To nawet dobrze. Dobra, ładnie. Ale zmieniam na mojego Granda. Celna i śmiertelna broń. Tutaj mam amunicję. Ale gdzie my idziemy? Dobra, tam. Headshot. O, ciebie to nie zauważyłem. A to ci chce, kurczę. Dobra, to zmieniam teraz na automatik. Jak mam wywalić, to i będzie strzelać. O kurczę. Wow. Dajcie mi przejść ten. Trochę tak nie za bardzo umiem. Słyszeć. Coś celny ten karabin. Dobra. No i tyle. Dziwne, że on przez ten balkonik mnie nie trafia. Jak się chowam. Fajnie tutaj wszystko się niszczy. Tak co postrzelamy, to się zniszczy. Filary czy coś tutaj, ściany. No dobra, to tyle. A cóż to? Nie wiem, co to za broń, zaraz zobaczymy. Aha, to jest jakiś półautomat. Biorę MG42. O, to jest kurna sprzęt. Niezwykły karabin. Wybuchaj. Zbieram go, strzelcie. O dziurawie, jaj. Nikt się nie zbliży. O kurna, co jest? Odjechał oddział w samym bierze. O. No i po nas. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. A, dobijają. Jak wiadomo, nie zdążył. Coś czuję, jest z tego działka, ich to raczej nic nie zostało. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere?
No, Shermanem wierzyłem. Cash è tu. Un congego hanno samaritano i cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci arrendiamo. Mi ci pondaio. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. And fine you. To nie jest długi akt. No i na tym kończymy.